Uciekła piłka. Uciekła. Witam, witam wszystkich. Właśnie dzisiaj trenuję tutaj na piłkę nożną. Jak wiecie, już pompa jest. Jak wiecie, już się zbliża Euro 2012 i będą grali Polacy. Mam nadzieję, że pierdol spuszczą dla wszystkich. Właśnie o to chodzi. A ja już jestem po walce tutaj w Las Vegas. Widzicie, słońce świeci. Jest gorąco. Lato u nas. Bicepsy się pompuje. Ja wam powiem tyle, że na piłkę chyba się nie nadaje. Powiem prawdę. Ale nic. Powiem tyle, że mam kilkanaście biletów do rozdania na Euro 2012 z przyjaciółów BetSafe. Także będę rozdawał ich, a jak je dostać, to się dowiecie poniżej filmiku. Cała informacja jest. Że jeszcze jedna rzecz mam, że zaraz lecę też do Polski i gdzieś tam będę. Może złapiecie mi, pogramy piłkę. Ja wam pokażę, jak się gra. Jak z nogi nie wykopię, to z bani wtedy. Tak! I koniec. Ale jeszcze jedna rzecz. Mam pytanie od użytkownika, ale muszę wziąć zaraz papier i poczytać, co tam za pytania. Czekajcie chwilę. O, już złapałem. Piłkę też złapałem. Hardkorowa jest. Próbuję podnieść ją. Tak, tu jest. Hardkor. Dobra. Mam te papierki tutaj. Pytanie. Aha, zaraz zobaczymy. To tu się pyta coś. Dobra. Chyba mam. Witam. Czy dostałaś propozycję jakieś buraki? Buraki, robaki jakieś przetakują mi tutaj. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, dobra, czytamy dalej. Czy dostałeś propozycję od Kuby Wojewódzkiego, żeby wystąpić w jego programie? Czy może Kuba obawia się konfrontacji? Z takim przeciwnikiem, znając twoje możliwości i niekonwencjonalne wypowiedzi, to nie wiadomo, jaka tam sprawa będzie. Dobre pytanie. Tak, dostałem propozycję i będę u Kuby Wojewódzkiego pod koniec maja. Ale mi się wydaje, że on się boi teraz. I myśli tam, co, jak to wszystko poświrować, żeby wygrać tę gadkę ze mną. Dużo, dużo informacji szuka, mi się wydaje. Wszędzie, ale ja się nie poddam. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Taka sprawa. A to było od użytkownika Marcinku 17. No to chyba tyle. Chyba tyle wam powiem. Tylko jedno pytanie mam. Zobaczymy się już za niedługo w Polsce, bo będę miał turnę od 18 maja
aż do 1 czerwca będę w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, wszędzie. Więcej informacji możecie zobaczyć na moim Facebooku oficjalny Robert Burnika. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Trzeba pakować. I żeby każdy się patrzył i się bał. Do zobaczenia. Yeah.